Lotnisko w Katowicach-Pyżowicach bije w tym roku kolejne rekordy popularności. Ruch coraz większy, więc pojawiają się też nowe inwestycje. Na terenie lotniska ma zostać wybudowany czwarty hangar do obsługi technicznej samolotów. Co ciekawe, choć jeszcze nie wbito pierwszej łopaty, to już znany jest najemca nowego hangaru. O tym Paweł Jędrusik. Równo dwa dni temu linii Weezer minęło 20 lat od pierwszego lotu z lotniska w Katowicach-Pyżowicach. To właśnie ta firma będzie najemcą nowego hangaru do obsługi technicznej samolotów, który ma zostać wybudowany w ciągu niespełna dwóch lat. W styczniu 2026 roku chcielibyśmy czwarty hangar do użytku już oddać. To będzie obiekt do powierzchni około 10 tysięcy m2. Jego taką zasadniczą część będą stanowiły dwie zatoki do serwisowania samolotów maksymalnej wielkości Airbusa. 321, no i w ten sposób Pyżowice będą miały ciągle największe centrum serwisowe w gronie wszystkich polskich portów regionalnych. W obiekcie znajdą się także liczne pomieszczenia warsztatowe, w tym m.in. lakiernia i szlifiernia. Hangar wyposażony będzie także w trzy kondygnacyjne zaplecze biurowo-socjalne wraz z częścią przeznaczoną do prowadzenia szkoleń. Po oddaniu do użytku hangaru, lotnisko w Katowicach będzie dysponować łącznie 32 tysiącami metrów kwadratowych infrastruktury. Struktury do przeglądów i serwisów samolotów. Budowa czwartego hangaru to kolejny z projektów w ramach programu inwestycyjnego lotniska na lata 2024-2028.